I pewno jutro już nastało, więc kolejny odcinek na pewno już jest. Został wyprodukowany, bo go nagrywam od razu po następnym. I myślę, że to nie jest jedyna misja, którą ci nagram. Skończę też 13 mapę, bo mój plan był taki ambitny, żeby zakończyć kampanię, granie w tą kampanię, nagrywanie tej kampanii we wrześniu. A co innego jest wrzucanie tych odcinków i publikacja ich, ale plan był ambitny taki, żeby to skończyć właśnie we wrześniu, więc tak chcesz zrobić. Kto by się spodziewał, że w tym roku, 2023, tyle rycerzy i kupców będzie na tym kanale. Kolejna kampania, która zostanie zakończona i trafi na kompletną listę. Playlistę, listę Let's Play, które zrobiłem. Szok. Szok i niedowierzanie. No, powiem wam, że trochę armii już mogę robić, ale przydałoby się te konie, no. Jak to wygląda? 11, a mamy 6, 3, 1. Nie dają rady. Ja nie wiem. No dobra, ci jeszcze nie produkują. Chyba trochę mało tego pola, chociaż tutaj jest za dużo, ale może tutaj jeszcze zrobię parę pól, bo kto wie. Niech sieją. Nie chcę, żeby komuś brakowało. O co znowu chodzi? Ach, te kopalnie. Więcej pomocników? A weźmy tak do stówy. W ogóle nie patrzyłem ostatnio. O, widzicie, ile złota zostało? 38. Tak to jest. A jemu się kończy też złoto, więc generalnie moja armia to musi być armia ostateczna. I nie chcę też przesadzać z tymi pomocnikami. No musi tyle już wystarczyć na to miasto. No jakoś to tam funkcjonuje, coś tam robią. Rany. To te ataki. Takiej ilości. Ale jak widzicie, skuteczne. Te wieże obronne to są jednak zabójcze. I o wiele lepiej się tutaj broni też, bo oni tak nie mogą przejść łatwo. Mogą wchodzić między te budynki. A wtedy dla mnie obrona jest bardzo korzystna. Chociaż tracę niektóre jednostki. O, i znowu przyszli. Też nie podoba mi się, że atakują mi tutaj. Czemu tym markę? Czemu nie tą palnię żelaza? Skąd im się to umyślało, uwidziało? Nie mam pojęcia. Ale dobra, słuchajcie. Czas naprawić dymarkę, a poza tym kończyły nam się kopalnie kolejne. O, tutaj chyba. Dobra, oni chcieli jeść. A ta się chyba skończyła, nie? O, ta, dobra. No to akurat, no akurat, no, no nowe wbudowałem na czas, więc jestem zadowolony. O, zobaczcie, jak nam się rudy żelaza odłożyło. Ale tu chyba trzeba będzie się jednak do tego złoża dostać jakoś. Bo chyba jednak nie wystarczy tego węgla. Ładujemy kuszników, ilu się da. Tworzymy armię i trzeba zacząć podbój tutaj tej krainy wroga. Trzeba ustanowić dominację i trzeba uważać na złoto. Mamy jedną armię, którą możemy zrobić i nic więcej. I przesadziłem z tymi pomocnikami, bo jak widzicie, nudzą się strasznie. Więc trochę to słabo. 98, jednak za dużo. A szkoda, aż się dziwnie na to patrzy. Nie wiem czemu. Koniki, jakim idzie? No jest dużo ziarna, ale poza tym to tak średnio. A o, tutaj przesadziłem, widać. O, dają sobie radę sami. Jak ja to lubię. Perfekt. Koniki są pierwsze jakieś, ale to wciąż za mało. Dobra. Finiszuję, trzeba przyspieszyć na maksa, bo te ataki rzadko bywają. Tutaj już zaatakował wróg, więc spoko.
Trzeba tylko pamiętać o kompaniach, które się kończą, trzeba je zamykać i żeby wysłany był ludziki były do nowych kopalni. No tutaj zaczyna się pojawiać trochę tych koników, więc myślę, że też będzie spoko. Trzeciej tajni chyba nie ma sensu budować. Dobra. Ile mamy tych kurz? Jest 50? No powinno być ponad 50 razem z tymi. Świetna informacja. Też zamykamy. Ada, jest jakieś chodki na to? Nie. A zgoda, przydałby się. Akurat tego bym chyba używał, bo mnie wkurza to klikanie tak. Ciężka jazda się przyda. Tak mi się wydaje. Na tych kuszników, czy jakieś tam inne wojska. No dobra. Połączmy te armie i zacznijmy się pozbywać naszego przeciwnika. Wydaje mi się, że mamy już wystarczająco oddziałów, szczególnie tych kuszników, bo ich naprawdę mam sporo. A zresztą to zobaczymy. Potrzebuję jednego, żeby zaczął tam wyciągać ich. Chociaż za chwilę pewnie też atak przyjdzie wroga. Na pewno jest dwóch wrogów, bo są dwa różne ataki. A naprawcie, co nie będziemy oglądać, jak ktoś tak pali cały czas. A co się zresztą kopalni dzieje? No zamykają się. Świetnie. To też. I ten nie ma gospodarza, ale już mam. Dobra. Mamy już mniej kopalni niż wcześniej było. Musimy węgiel tutaj wprowadzić. Wow! Jest atak, nawet się go nie spodziewałem tak szybko. Podejdą w ogóle? No, powinienem to z minimalnymi stratami wygrać. Tutaj to ich nazbierało. Dostajmy ciężką jazdę. Dobra, cofnijmy się. Idziemy, no i piękny clear wroga, o to mi chodziło. Ja wiem, z 5 kopalni jeszcze. Ile tutaj żelaza zostało? Nic. Dobra, wystarczy te 5 kopalni, więcej nie potrzeba. I zaczynamy to. Tak by tutaj dalej może. Boję się, że oni zaatakują tutaj, ale no, przygotujemy się na to jakoś. No to ktoś tutaj musi tankować jednak. A to sporo tej armii wroga wyciągnąłem. Aż nie chciałem tyle. A się udało. O, szybko tutaj. Pomagajcie nam. O, topnijcie się jak możecie. Świetnie. Bo ta ciężka jazda jest nieprzyjemna, jeśli byśmy podeszli tam pod wroga. O, dobra. Wycofamy się? Wycofamy się. Strat jest mało. Pokuczników za dużo w ogóle chyba nie straciłem. Dobra, paru na pewno, ale to jest nic, więc... Wyszło to całkiem sprawnie, poszło. O, no i kolejna duża armia wroga, a tamta jeszcze nie naruszona na froncie, więc to jest chyba drugi przeciwnik, który został striggerowany tutaj. Ale dam radę? Dam radę. Okej. Okay. Czy to wszystko myślicie? Ja sądzę, że niekoniecznie. Okej. Okay. Dobra, przesady. Ale aż tak? Ja przesadziłem chyba trochę. Stawimy ich, a zaatakujemy tylko tym kusznikiem. Bo to jednak trochę za dużo tej armii wroga. I zróbmy 12 jeszcze piechurów z mieczem. Oni myślę, że się przydadzą tutaj. O, no i właśnie w ten sposób to ma wyglądać. Tu się cofniemy.
przeciwników się pozbędziemy. Umiejętnie i sprawnie. Szybka likwidacja. Dobra. Co tam jeszcze zostało? To jest zdecydowanie drugi wróg. Dlatego on tak tam siedzi. O, jest wolny górnik, jeszcze jeden. Ale co, nic? Tak, nie chciał zareagować w ogóle. Szokujące. Połączmy siły. Ale jednak duża ilość kuszników to działa cuda, powiem wam. Chyba możemy już podejść, ja bym zaryzykował. Jak złoto? 33. No, jest po prostu mało. Giję? Ginął, ale tak ze stratami trochę. Ale też nie chcę za bardzo podchodzić z tej drugiej wieży. Mogę tutaj podejść? Nie. No musimy się tak troszeczkę pobawić tym, bo trzeba zaoszczędzić tych kuszników. Nakarmmy ich także. Spróbujemy jeszcze to zniszczyć. Podejdźmy bliżej. Ale chyba dalej już się nie da. Coś jeszcze jest głodnego? A kopalnie są. O, wydobył wszystko. Wiedziałem, że tam wróg musi mieć. Jakieś te swoje patki rybackie, bo to jest niemożliwe, że już by się wyczerpało. I dlatego się musimy zemścić na naszym wrogu. Musimy go pokonać całkowicie. Czy się triggeruje, czy nie? Ktoś wyjdzie tutaj do nas, czy to już wszystko? To wszystko? To będę zawiedziony totalnie. To chyba jedna z krótszych misji ekonomicznych, jakie udało mi się rozegrać. A, wiedziałem, że to jeszcze nie wszystko. Wiedziałem, że coś tu nie gra. O nie. Na to nie jestem przygotowany. Nie obronię się chyba. Zdążę? Zdążę. Wow. Świetnie, bo to jest kolejny atak wroga. O, tego zabić, dobrze. Wycofajmy się troszeczkę. Dobra, a co z tym? Ugh. Ale pokombinowane, dobra. Czyli to jeszcze nie finish mapy, ale musimy jakoś wyciągnąć go. Bo nie będziemy walczyć na jego terenie. Tam jest podejście na moście całkiem... utrudnione. O! Nie tak, chciałem. Musimy mieć więcej armii. I nie nagrać. Ale tych ludzi dużo. Ja nie wiem, czy to przez to, że garbarni nie mam. No, generalnie na żarcie nie można narzekać. Wszystko jest. Wszystkiego praktycznie. No może trochę mało tego wina, ale zmieściłaby się od biedy jeszcze jedna winnica. I tak też zrobimy. No i koniecznie chciałbym mieć więcej... Okej, okay. Kopalnie żelaza się wykończyły. Więcej tych koników by się przydało, strasznie. Byłoby o wiele łatwiej zakończyć tą mapę. Oczywiście zbuduję sobie pewnie te gospodarstwa i już będzie po ptakach, wszystko się zakończy. Ale czemu mam nic nie budować? I tak czekam teraz na wojsko, bo potrzebuję więcej jazdy, więc tak też będzie.
Czuję, że oni mogą tak chodzić, więc robimy tak. Przydaje im się ta droga. Tak przypuszczam. Dobra. Na pewno jest to zdrowe zboże będzie na terenach kopalnych. Na pewno nie będzie zanieczyszczone i w ogóle wszystko będzie smakowało pięknie. Ten chlebek będzie świecił. Ale... to nie nasz problem. Dobra, słuchajcie. Jest za dużo tych informacji. A! O, to akurat mi się podoba. Bo jak zamknę tę kopalnię, to inni nie będą mi narzekać. O, i jeszcze tą zamkniemy. Dobra, spoko. No i te 5 chyba już da radę. Oj, nie da rady, bo tu jeszcze mamy duże zapasy. No, a złoto się kończy u naszego sojusznika. Niedobrze. Zróbmy coś takiego. Niszczymy tam wieżę obronną, bo coś czuję, że jak będę chciał się wycofać, to wpadnę na nią. Całkiem przypadkiem. 20 jeszcze kuszników, 20. To trochę ich straciłem. Potrzebny nam jest legion. O nie! A tego kusznika musimy mieć. Zniszczymy te budynki. One trochę przeszkadzają. O nie! Mam nadzieję, że nie zginie mi ten konik. Dąży? Dążył. Większy szyk. Koników jeszcze troszeczkę, ile się da. I resztę musi się udać. O! To jest perfekcyjny moment. Zniszczmy razem z naszym sojusznikiem miasto do końca i on zaatakuje. No chyba nie mogło się lepiej ułożyć. Skombujemy nasze ataki. A jeszcze tyle, ile uda mi się tych zrobić rekrutów, to zrobię. Nawet tych piechurów z mieczem. Całkiem sporo, mogę. 22 jednostki, to jest naprawdę dużo. O, oni tam się bawią, super. Nakarmy. I razem pokonamy ostatecznie wroga. Nie tak, że tylko ja, ale wspólnymi siłami rozprawimy się z tyranem. A ty gdzie? No właśnie. Tak myślałem już, że sobie odpuścił. Ale na szczęście się zrewidował. Stanowienia, czy jakkolwiek. Nie wiem, czy dobrego słowa użyłem. Mam nadzieję. O, a coś tam na górze jeszcze jest? Wow, ale tylko palni złota miał wróg. Cała północ generalnie obfituje, jak widać, w złoto na tej mapie. Dobra, szybko sobie to zniszczą. Ale armia. Potężna armia naszego sojusznika. No z takimi wojskami nie możemy przegrać. Nawet mi powiedział, że to jest jedna z większych armii, jakie miałem podczas swoich misji. Tak jak mówiłem, ja to buduję dla Icu, ale no trudno. O, już on tam atakuje? Taką potężną armię mam do karmienia. Słuchajcie, zrobimy to tak. Musimy to utrzymać teraz. Czy pokonać tę armię? No generalnie nie ma jej dużo. Już się kończy. Najgorsze jest strzelanie kuszników tutaj. Musimy się wycofać. No i takim właśnie wycofaniem się tylko nie podbierzmy. Dobra, szturmujemy tę wieżę. Szturmujemy czy nie? Mogę? Myślicie, że mogę? Myślicie, że jest tam jeszcze jakaś armia wroga? Ja mam nadzieję, że nie. O, nie chciałem pauzować.
Niszczymy to. Trochę skupienia tutaj potrzebuję, bo jest mikrowania sporo. Ale nie może być nic więcej, prawda? No jest, oczywiście, że jest. Gdzieś tam jeszcze się zakitrał jeden oddział pikinierów. Ale musimy dać mu radę. To jest nic. Dobra, to musi być finto. No serio, jeszcze tam stawiliście mi jakąś armię? Czy wieżę obronną? Bezczelne. Absolutnie chamskie, ale już czuję się tak pewny, że wbijam w to miasto. O! Zwycięstwo! Ale jeszcze zobaczmy, jak wyglądało centrum. Czyli tutaj w tej misji trzeba było się pozbyć wroga. Jednostek, armię. Nic poza tym. No więc tak to wyglądało. Dobra, nie będziemy tego reszty niszczyć. No, tutaj fajnie to wyglądało. To był taki bardziej chyba port bym też ocenił. Czyli musieliśmy się szybko pozbyć wroga przez te posiłki pewnie. No nic. Tyle. Ponad 300 armii miał. Dosyć ładny. No, armia moja też była wyjątkowo duża. Rzadko kiedy zdarza się, że mam ponad 100 jednostek. Trochę też utraciłem, ale to też przez te wieże obronne, w które potem właziłem jak porąbany i w ogóle nie dbałem o armię. Więc tak. Mieszkańców zdecydowanie było za dużo, jak na to miasteczko. Słuchajcie, 22 minuta, nie będziemy tutaj chyba kończyć. Bo głupio taki odcinek 20-minutowy mi wrzucić, więc pójdziemy sobie dalej. Misja 13. At last we have arrived at Castle Grimmenstein and the Lord... The Lord of these lands refused our offer of leniency in exchange for turning over the remaining barbarians and locked himself inside his fortress. Claim the castle and bring every single one of these traitors to justice. To szczerze, o wiele bardziej, bardzo wyglądało mi jak zamek, ten poprzednia misja, bo tam było wszystko zamurowane, więc nie wiem jak ten zamek musi wyglądać, ale no musi wyglądać mega. Chociaż spoiler alert, nie wygląda tak mega. Słuchajcie, kolejna, ostatnia już misja ekonomiczna. Znowu tutaj sobie troszeczkę odkryjemy terenu. Tam drogę podbudujemy już pod kopalnię. Kamieniołomy znaczy się. Jak widzicie, znowu całkiem sporo żelaza. Więc będzie co budować. Teren jest tak jakby cały dla nas, ta część, więc żadnych tutaj niespodzianek ze strony wroga nie będzie. Wróg jest tu usytuowany tylko w jednym kierunku, będzie jakby atakował z jednego kierunku. To jest ten kierunek południowy, ale mi się strasznie podoba. Generalnie powinniśmy mieć częściej w misji dostępne lekką tak jakby konnicę, właśnie lekką jazdę, chociaż jedną, bo uważam, że ten zasięg widzenia ich jest super właśnie do odkrywania mapy i o wiele jest to przyjemniejsze. No i tak, tu jest pierwsza linia obrony wroga. Jak widać, dosyć dużo tej armii ma. Legiony bym wręcz można byłoby powiedzieć. No i złoto też mamy tutaj. Węgla sporo, jak na tą mapę chyba. Ja przynajmniej stwierdzam, że nie można narzekać. I standardzik. Tym razem właśnie złoto jest w pełni dla nas. Nikim się nie dzielimy. Albo nikt nam jakoś tam swojej części nie oddaje, więc tutaj możemy w zupełności tylko polegać na swoich zasobach i możliwościach, więc super. No i kopalnie. Wszystko bym nazywał kopalniami, ale chodzi mi tutaj o leśniczówki. Leśniczówki oczywiście ze 4 by się przydały. Tutaj, no tutaj, niech będzie, trudno. Pobudowane to już? Pobudowane. No, tak po części powiedzmy. Ale zrobiłem drogę taką. Jakąś taką zawiłą, ale dobra, niech będzie. I może potem więcej ludzi, jak już to
porekrutują, bo teraz jest o wiele więcej budowniczych niż pomocników, więc nie będzie miał im kto wnosić tego kamyczka przecież. A to by była tragedia. No, teraz może przesadzam. Budowniczych potem dalej. No, troszkę daleko tutaj muszę te leśniczówki pobudować, ale słuchajcie, ta droga nie jest zmarnowana, bo tutaj jest złoto, więc to są bardzo potrzebne trasy, które się nie zmarnują w żaden sposób. Więc wszystko jak najbardziej jest poprawnie. No i dwa, i czterech. Myślę, że też tutaj lekkich oddziałów znowu nie będę robił w tej misji, bo nie widzę kompletnie takiej potrzeby. Mamy bardzo dużo, czy bardzo dużo, bardzo podobnie do poprzedniej misji żelaza, więc damy radę, myślę, w ten sposób. Nie kamieniarzy, tylko pomocników potrzebujemy. Oj, kliknęło mi się. Potrzebujemy kamieniarzy, znaczy nikogo na razie, żadnych kamieniarzy, tylko dróg więcej. Musimy zaplanować tutaj trasy, żeby oni się nie nudzili. O, w ten sposób wróg, no, ma lekkie oddziały tutaj w ten pierwszy przeciwnik, więc to powinno być sprawnie, poza barbarzyńcami, którzy są wyjątkowo silni i wytrzymali i w ogóle potrafią zadać ból. Czterech mamy? Mamy. A potem to cieśli jeszcze trzeba nam kilku. Jak to powstanie? No to od razu zbudujemy sobie te kopalnie złota, skoro ja już tutaj poprowadziłem drogę. Nie będziemy tak kombinować jakoś. Tu jest tylko kawałek tej drogi. A resztę to tak, zobaczcie. Tutaj mamy znowu to taki teren, na którym się nie da uprawiać nic. Piaszczysty. Jakieś piaskowce nam tutaj się zawieruszyły. Cokolwiek. Więc musimy sobie pobudować na nich te budynki. I tutaj będą pola z ziarnem. Na razie cztery, nie przesadzamy. Oczywiście trzeba równomiernie się rozbudowywać. Też nie ma to przesadzać. Iść w jedną gałąź rozbudowy, bo to też się zazwyczaj zauważyłem, nie sprawdza. Ataków nie powinno być na samym początku i raczej nie będzie to po godzinie. Jakieś ataki nastąpią. No bo jak wiadomo, mamy tylko jedną lekką jazdę, to nie ma co się spodziewać, że przeciwnik będzie atakował. Też byłoby to dziwne chyba, no bo on już jest tak jakby przyparty do muru. I dziwne byłoby, gdyby miał siłę jeszcze odpierać, no, atakować nas, kiedy to my chcemy go wykończyć. Dobra. Kopalnie węgla się przydadzą. I tak też tutaj będziemy myśleć o kopalniach. Trzeba je pobudować. O, mamy już złoto. Kopalnie złota, więc tutaj przydałby się. No, perfekt. Mennice w tym miejscu. Wydaje mi się, że to jest najlepsza opcja. Blisko złota, trochę dalej do węgla, ale drogę tutaj też poprowadzimy jakąś. Mieli bliżej. O, jak fajnie da się tutaj zbudować. No, genialnie, idealnie. Ale nie możemy tutaj zapominać o polach, bo już powstają nasze pierwsze gospodarstwa. Więc szybko musicie to wykopać, czym prędzej, bo nie możemy tak tego zostawić. Górnicy. Dwóch, czterech, więcej, a nawet potem jeszcze chłopów też. O, kończy się to. Dobra, to zbudowaliście, to jeszcze drogę doprowadźcie. Tutaj zróbmy jeszcze trochę pola. Wydaje mi się, że się przyda. Nie wiem, czy to nie za mało. Może nie. A, zrobimy jeszcze tak. I co tutaj będziemy robić? Czy tutaj się zmieści taki fajny budynek, żeby szerokości nie ubyło? Są już głodni? Są. No nie.
Zapomniałem o karczmie. Jaka szkoda. Ile jeszcze? Jednego chyba. Tak, jednego. A to jest, to jest. Ciekawe, czy zdążę pobudować tą gospodę. No i stracimy trochę budowniczych. No ten zginie. Dol. Trudno. Okupimy to takimi stratami. No nie ma wyjścia. Nie będziemy przecież od nowa tej rozgrywki prowadzić. Z tego powodu. A poza tym, to trzeba już tutaj zacząć fundamenty budować pod kopalnię żelaza. Szybko lecimy w tym kierunku. Idźcie budować tą gospodę. Aż tak was tutaj nie chcę wszystkich do tych kopalni. Szybko, 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 bo jednego już straciłem. Bardzo głodny oddział? No dobrze, to skoro taki bardzo głodny oddział jest, to go nakarmimy. I zacznijcie tutaj drogę prowadzić na górę. O, coś takiego. Ale wy tu już widzę się budujecie, więc... Znaczy tfu. Powstają jakieś te... ziarna. Więc tutaj szybko. A, nawet tutaj jest lepsze miejsce. Na taki młynek. Więc tutaj będzie młynek. Perfekt. A reszta. Może nawet byśmy zrobili to tutaj. Wiesz, tu kopalnia byłaby potrzebna. Ale dobra, ona będzie w tym miejscu. Kolejna tu, a kolejna tu. I zrobimy jeszcze tutaj. Trzy? No, trzeba wykopać cały ten surowiec, więc musimy to jakoś tak zrobić w ten sposób. Ale na razie tylko fundamenty. Ale głodnych ludzi miałem, jednak poginęło ich trochę. Szkoda. Miałem 19 budowniczych, więc zrobimy 19. A tutaj zaczniemy już powoli drogę też ciągnąć dalej, bo tutaj już młyn zacznie za chwilę powstawać. Jak z jedzeniem? Jedzenia mało, ale armii nie mamy na początek do wykarmienia, więc też nie powinno być źle, wydaje mi się. Teraz największa pora karmienia, więc... Mamy takie małe jeziorko tutaj. Rybki są, tutaj jest rybka. O, rybka, rybka, rybka. Wiesz, to jest chyba niepołączone, więc tego nie będzie wydobywał. Łowił, znaczy się. Nie no, jest trochę rybek, więc wykorzystamy to sobie, czemu by nie. Nie podoba mi się, że tak tutaj zasadzili to wszystko, ale w porządku. No i tak dalej kontynuując tutaj jakąś tą zabudowę, no to przydałoby się kolejne gospodarstwa. Czy to jest dobry pomysł? Nie jest to zły pomysł, więc zrobimy tak. Zrobimy to drzewo. Potrzebujemy dwóch młynarzy, piekarzy. Potrzebujemy też kolejnej szkoły. Szkoła byłaby dobra w tym miejscu. My sobie to też zabudujemy. Mamy to? Jeszcze tego nie ma. Ale dobra, trochę czasu jest. Pomocników chyba więcej trzeba. Raczej się na tym skupiał. I górników, potem górników musimy. A, no i ta szkoła by się koniecznie przydała, bo tutaj dosyć szybko się buduje. Mamy 30 minutę w grze. A już całkiem sporo tych rzeczy powstawało. Myślę, że nawet zacznę dosyć szybko jakieś tutaj mennice też budować, więc wydaje mi się, że przed godziną będziemy mieć jakąś armię. O, zrobimy to tak. Potrzebujemy więcej pól. Dobra, może być. Za chwilę będzie ścinanie, więc musimy szybko tutaj ten teren poprawić i dwie piekarnie jakoś wybudować. Tutaj drewna też jakoś mega nie potrzebuje, jeśli nie planuję mieć lekkich oddziałów, więc tak też będziemy robić. Więcej górników widzę tutaj. Brakuje im. Mogę resztę dalej zrobić. Tutaj pociągniemy drogę.
O, robimy tak. Perfekto. A druga gdzie by się zmieściła? Piekarenka. No tutaj, tylko musimy wyciąć te dwa drzewa. Jeśli nie chce zrobić tego leśniczy, no to musimy go poprosić o to. I szybko drogi tutaj trzeba połatać. Perfekt. Ja tylko dwóch młynarzy zrobiłem na razie? Tak, czyli potrzebuję teraz piekarzy jeszcze. Dobra, to nam powstaje. Wydaje mi się, że tutaj byłaby świetna warownia, bo dostęp będzie i do szkoły, i tutaj będą warsztaty, więc czy kuźnie, więc wszystko się idealnie zgrywa. Mało chyba pomocników jest, bo tak jakoś złota nawet nie mam w szkole. Nie dowożą, więc coś im nie gra. Tak przynajmniej się wydaje. Płótników możemy już. Czy kuźnie? Uwielbiam te budynki, nie wiem czemu. Po prostu świetnie. Dobra, a tutaj się zmieszczą dwa. Dobra, zmieszczą. To będzie to tak wyglądać. A pozostałe trzy... Później broi to gdzieś tutaj jest, mieścimy. O dobra. Ja wiem, że to na razie jest za dużo na dwie dymary, ale spokojnie. Nadgonimy ten temat. O! Zalupowaliśmy muzyczkę. Znaczy, wiecie, ja nagrywam za jednym razem, ale znowu się ta pojawiła, która startuje na początku. Spirit. Świetna nazwa. Coś na razie więcej potrzebuje. Nie, potrzebuje tylko i wyłącznie... O. Rybaka i co jeszcze? Czy dałoby się mieć jakieś tutaj te jednak... Powiedziałbym, no, dodatkowe kiełbaski. W kiełbaskach musimy teraz pomyśleć. Rybaka nie ma, ale już jest. Tutaj, o, troszkę nam się zbiera. A, czyli przesadziłem jednak z tymi... A nie, nie. Myślałem, że mam 6, okej, w porządku. Jakoś tak dziwnie te budowy, raz tutaj, część tutaj, jeszcze tego nie pokończyli, warownia jeszcze nie zbudowana, ale tak wszystko... Też trochę źle to buduje, że tak jakby w jednej części i w drugiej, bo oni tak muszą skakać pomiędzy tymi budowami i to też nie jest najlepsze. Ale no cóż. Będą też dwie stajnie na pewno, bo chcę mieć jakąś jazdę też. Szczególnie w misji finałowej powinniśmy wkroczyć do miasta wroga kawalerią, tak mi się wydaje przynajmniej. Tak sobie to wyobrażam. Halabardy. Halabardy, no niestety, podczas tej kampanii nigdy nie zostały zrobione. Przykro mi. No jak to ma się prawo udać, to ja nie wiem, bez tych kopalni. Ale jakoś tak sobie to gdzieś mi się umyślało. Nie wiem jak, ale sobie wyobrażałem chyba, że nie potrzebuję w ogóle węglu. Tutaj potrzebuję gęściej. Żeby wszystko wydobyć. No i wszystkie te kopalnie niech pobudują, bo chyba tego wymaga sytuacja. Oj, tutaj skrótawce takie pobudujemy. Dobra, to mamy. O, może tego nie zbierajcie, bo nie potrzebujemy akurat. Ale cała reszta
Jak najbardziej. No i pomocników. Pomocników trochę dorzucimy, bo mamy ich 52. Godzina 45, no i później już działają. No, całkiem to się wszystko udało w miarę sprawnie. No i słuchajcie, 40 minuta. Kończymy. Tak więc dzięki za oglądanie. Widzimy się w ostatnim odcinku już niedługo. Trzymajcie się, pa, pa.